EcoRed to pierwszy w Polsce groszek ekologiczny. Największym atutem tego paliwa węglowego jest jego wysoka wartość energetyczna i niezmienne, gwarantowane przez producenta parametry. Zapraszamy do zapoznania się z procesem jego produkcji. Pokażemy Państwu, co sprawia, że węgiel EcoRed jest liderem na rynku paliw do kotłów retortowych. Wydobywany pod ziemią w kopalniach KHW węgiel jest dostarczany skipem, czyli urządzeniem górniczym wydobywającym węgiel z wyrobisk na powierzchnię, na specjalny dozownik, gdzie rozpoczyna się proces przeróbki węgla. Specjalne przesiewacze oddzielają sortyment powyżej 200 mm, który kierowany jest na kruszarki oraz miał z urobku. W oddzieleniu większego sortu i miału węgiel jest transportowany na płuczki, gdzie następuje jego wzbogacenie i oddzielenie kamienia od węgla. Stosowana do tego metoda mechanicznego wzbogacania węgla w ośrodku cieczy ciężkiej doskonale sprawdza się w kopalniach od wielu dziesiątek lat. Urobek zostaje dostarczony do płuczek wypełnionych zawiesiną wody z domieszką magnetytu, dzięki czemu węgiel wypływa na powierzchnię zawiesiny, a kamień i przerosty opadają na dno. Specjalne wygarniaki na kole wynoszącym płuczki przesuwają unoszący się na powierzchni węgiel na kolejne przesiewacze, a wygarnięty z dna płuczki kamień zostaje przewieziony taśmą transportową na wysypisko. Węgiel trafi z płuczki na przesiewacze, zostaje jeszcze spłukany z magnetytu. Ostatnim etapem procesu przeróbki węgla na terenie kopalni jest rozdzielenie go według określonej wielkości uziarnienia na różne sortymenty. Kostkę, orzech pierwszy, orzech drugi i groszek. Uzyskany w ten sposób groszek jest przewożony pociągami i samochodami ciężarowymi do zakładu przeróbczego katowickiego węgla Juliusz w Sosnowcu, gdzie rozpoczyna się produkcja EcoRedu. Przywieziony z kopalni groszek jest składowany na zwałach na terenie zakładu przeróbczego. Niezwłocznie po wyładunku, zanim ruszy proces produkcji EcoRedu, pracownicy działu kontroli jakości katowickiego węgla pobierają próbki z każdego z dostarczanych transportów groszku. Najpierw na terenie zakładu próbki zostają uśrednione i wstępnie zbadane na urządzeniu WILPO, dzięki czemu określone zostają podstawowe parametry węgla. Po zbadaniu pierwsza próbka jest magazynowana na terenie zakładu, druga z pobranych próbek zostaje wysłana do wyspecjalizowanego laboratorium, gdzie zostają precyzyjnie określone parametry chemiczne komponentów. Przetransportowana do laboratorium próbka węgla zostaje uśredniona poprzez stożkowanie i poddana suszeniu dla sprawdzenia poziomu wilgoci. Po wysuszeniu próbka zostaje zmielona i przesiana przez sito. Następnie przeprowadzone zostaje badanie próbki pod kątem zawartości popiołu, wilgoci analitycznej, siarki i ciepła spalania. Ostatnim etapem badania laboratoryjnego jest określenie kaloryczności próbki. Wyniki badania przekazywane są do katowickiego węgla w formie szczegółowych raportów. Warto podkreślić, że tego typu badaniom poddawane są nie tylko komponenty węglowe do produkcji EcoRedu, ale również gotowy produkt, co daje gwarancję stałego kontrolowania parametrów i utrzymania najwyższej jakości oferowanego przez katowicki węgiel paliwa. Po sprawdzeniu parametrów chemicznych węgla znajdującego się na terenie zakładu przeróbczego, określone zostają proporcje mieszania komponentów węglowych pochodzących z różnych pokładów i kopalń. Proporcje mieszania zostają przekazane do działu produkcji i rozpoczyna się proces wytwarzania EcoRedu. Mieszanie komponentów węglowych następuje w zasobniku linii produkcyjnej. Po ostatnim oddzieleniu powstałego w wyniku mieszania miału, odpowiednio przygotowany EcoRed jest gotowy do załadunku. Zakład przeróbczy Juliusz posiada obecnie dwie nowoczesne linie do produkcji EcoRedu oraz dwa przesiewacze mobilne. EcoRed produkowany przez katowicki węgiel można nabyć luzem lub w workach o pojemności 10 lub 25 kg. EcoRed jest workowany na nowoczesnej linii i magazynowany w mogącym pomieścić do 250 ton magazynie. Załadunek workowanego węgla EcoRed odbywa się bezpośrednio z linii do paczkowania lub z magazynu. Po załadunku towaru samochody są ważone na elektronicznych wagach i EcoRed trafia do składów węgla lub bezpośrednio do klientów za pośrednictwem samochodów katowickiego węgla lub odbioru własnego. Węgiel EcoRed to najwyższa jakość i gwarancja niezmiennych parametrów gwarantowanych przez producenta,
Dzięki temu od wielu lat katowicki węgiel jest liderem na rynku paliw ekologicznych. Używając stale węgla marki EcoRed, uzyskasz wysoką wydajność kotła i bezpieczne, ekologiczne ciepło w Twoim domu.